Las miejski jest to bardzo niezwykły las, ponieważ swoim wyglądem przypomina troszkę dawne puszcze, które pokrywały całą Europę. Mamy tutaj grądy. Grądy są to lasy liściaste, mieszane, które w zasadzie w naszym lesie składają się z takich gatunków drzew jak dęby, graby, klony, lipy. I są to lasy, które tutaj mają wiek około 100, 130, nieraz 140 lat. I rzeczywiście jest to bardzo cenne, że w takim miejscu właśnie obok miasta Giżycka one występują, ponieważ w całym nadleśnictwie Giżycko generalnie mamy jednak te lasy sosnowe, monokulturowe, które były nasadzane przez dziesięciolecia i takich faktycznie lasów naturalnych zachowało się już bardzo mało. Oprócz grądów, właśnie tych dawnych lasów, które porastały całą Europę, mamy też w lesie miejskim łęgi. Podmokłe lasy łęgowe, które rosną wzdłuż cieków leśnych. One są również bardzo cenne ze względu na to, że występują tam gatunki ptaków dziuplastych. Mamy też olsy. Olsy jak najbardziej, także siedlisko, które jest siedliskiem bagiennym, cennym przyrodniczo. I oczywiście mamy jeszcze jedno bardzo cenne siedlisko, które tutaj występuje. Jest to boralna świerczyna bagienna, która występuje tylko w Polsce północno-wschodniej i w Puszczy Białowieskiej. Jest to siedlisko, które jest związane ze strefą subboralną, w której znajdujemy się właśnie. I ta strefa jakby ogranicza występowanie tego siedliska. Także boralna świerczyna bagienna to jest siedlisko priorytetowe dla wspólnoty europejskiej. Występuje w tym miejscu bardzo sporadycznie, ale tutaj w lesie miejskim mamy to. Przede wszystkim las miejski to jest królestwo dzięciołów. Mamy tutaj kilka gatunków dzięciołów. Najbardziej widoczny jest dzięcioł czarny, najbardziej hałaśliwy wiosną. Bardzo łatwo go zaobserwować. Dzięki tym działalności tych dzięciołów mamy tutaj dużo drzew dziuplastych, co też oczywiście pociąga za sobą kolejne gatunki, które są związane właśnie z takimi miejscami, z siedliskami, gdzie gnieżdżą się w dziuplach. Oprócz dzięciołów czarnych mamy dzięcioły średnie, które wcale też nie są takim dosyć częstym gatunkiem, często widywanym. Musi być specyficzne środowisko i biotop taki, który właśnie mamy tutaj w lesie miejskim. Jeżeli są dziuple, to pojawiają się gongoły, a że mamy sporo wody, stawy, tak jak tu widać, to też te ptaki się tutaj lęgną. Co każdej wiosny widać samice, które wodzą młode ptaki. Związane z dziuplami są też gołębie, siniaki. I też w tym roku zaobserwowałem parę ptaków, które gdzieś tutaj się korzystały z tych dziupli dzięciołów czarnych. Mamy też dzięciołki, to też są ptaki, które widać je, ale też nie wszędzie. I jak zobaczyliśmy tutaj, że są w lesie miejskim, to też była jakaś satysfakcja. Są ptaki drapieżne. Jeszcze z około 10 lat temu, jak tutaj przemierzałem przez las miejski, widziałem orlika krzykliwego. W tej chwili jest taka szansa, że może być, ale jeszcze też ten teren nie jest dokładnie do końca spenetrowany. Myślę, że trzeba było dokładnie jeszcze przejść każdy skrawek i być może, że gdzieś się gniazdo znajdzie. Znalazłem natomiast ptaków drapieżnych kobuza, który też jest dosyć rzadkim ptakiem. Ich liczebność w naszym kraju się gdzieś tam w granicach przekłada na ilości w granicach od 3 do 5 tysięcy par, także to jest taki ptak dosyć rzadki w skali kraju. A tutaj mamy, zajmują gniazda kruków, bo to jest ptak, który nie buduje sam gniazd, tylko zajmuje gniazda ptaków krukowatych, także to też jest, myślę, dosyć ciekawa obserwacja. Z takich jeszcze bardzo ciekawych ptaków, które tutaj są charakterystyczne dla lasu miejskiego, to są muchołówki. Muchołówki, które właśnie też bazują na tym, że mamy tutaj dużą ilość starych drzew, martwych drzew, drzew i stojących martwych, i leżących, gdzie mają dużo pożywienia dzięki temu. I mamy tutaj i muchołówki żałobne, i muchołówki małe. Szczególnie muchołówka mała jest takim gatunkiem dosyć rzadkim, cennym. Muchołówka mała, w Polsce liczebność gdzieś się waha między 30 a 50 tysięcy par, ale jest to gatunek bardzo specyficzny, bo jest to gatunek wskaźnikowy lasów naturalnych, czyli jest dosyć wymagający, jeśli chodzi o siedlisko. Takim kluczową sprawą jest jeszcze obecność dużej ilości wody w obrębie lasu miejskiego. To są te stawy, ale nie tylko, to są też w głębi lasu dużo terenów podmokłych, uroczysk.
Tam są, tam często gniazda zakładają żurawie, tam też przebywają, też gniazdują samotniki, czyli takie ptaki siewkowe, które jako jedyne z ptaków siewkowych w naszym kraju gnieżdżą się we wnętrzu lasu. Jeśli są stawy, to oczywiście są ptaki związane ze środowiskiem wodnym, także mamy tutaj lęgowe gongoły, tak jak wspominałem, dzięki tym dziuplom też dzięciołów czarnych, ale są też krakwy, są lęgowe kokoszki wodne, perkoski, także tak naprawdę to spektrum jest dosyć szerokie i myślę, że jeżeli by to jeszcze dokładniej przejść i wszystko przeliczyć, to myślę, że liczba gatunków byłaby naprawdę imponująca, jeśli chodzi o taki las miejski. Nasz las miejski dawniej był nazywany Echenwald, czyli las dębowy. I faktycznie w tym lesie udało nam się odnaleźć ponad 30 dębów, które spełniają kryteria do uznania ich za pomniki przyrody. Prawdopodobnie jedyne miejsce w naszym powiecie, a kto wie, czy nie w całym województwie, gdzie występuje takie nagromadzenie drzew o okazach pomnikowych. W sumie po przeliczeniu wszystkich tych drzew mamy na dzień dzisiejszy ich około 99. Las miejski ma cechy lasu puszczańskiego i są to rzeczywiście dowody naukowe, ponieważ stwierdziliśmy tutaj występowanie stanowisk gładysza paprociowatego. Jest to niewielki porost, który rośnie u nasady pni na części grabów, jesionów, klonów. Jest to gatunek, który jest uznawany przez naukowców za wskaźnikowy dla lasów o cechach pierwotnych. I sama obecność tego gatunku w lesie miejskim jest już świadectwem na to, że jego ciągłość ekologiczna jest bardzo długa. Tak więc sama lista gatunków wskaźnikowych dla lasów o cechach pierwotnych była stworzona na podstawie właśnie cech, które są wymagane do tego, żeby ten las takie kryteria mógł spełniać. Po pierwsze, taki las nie powinien być gospodarowany przez dłuższy czas, nie powinien być użytkowany gospodarczo, nie powinien być przyrzedzany, ponieważ te gatunki wymagają cienia, wilgoci, specyficznych warunków, które są zapewnione tylko w lasach, które mają cały czas zwarte korony drzew i niski dostęp światła do runa leśnego. W lasach gospodarczych z reguły drzewa są przyrzedzane i z tego tytułu właśnie te gatunki nie występują i ustępują z tych lasów, a w lesie miejskim wciąż je mamy, więc trzeba doceniać ten fakt, że ta ciągłość ekologiczna jest zachowana i las miejski jest naprawdę lasem o cechach puszczańskich. Polskie lasy są certyfikowane w systemie FSC. Każdy zarządca lasu, który chce taki certyfikat otrzymać, a w późniejszym czasie również utrzymać, powinien wyznaczyć na swoim terenie lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Jest to taka lista lasów, które muszą spełniać pewne wymogi. Leśnicy nie wszystko w tych lasach mogą robić. Są pewne obostrzenia. Na tej liście są również tak zwane lasy ważne dla społeczności lokalnych, ważne pod względem kulturowym, przyrodniczym, ekonomicznym, bądź nawet religijnym. I okazało się, że nasz las miejski jak najbardziej spełnia wymogi do tego, żeby uznać go za taki las cenny dla społeczności lokalnej. Są tutaj walory przyrodnicze, jak najbardziej są też walory kulturowe, historyczne. Generalnie, jeżeli się wytnie jakiś duży fragment lasu, posadzi się nowy las, mamy wtedy las taki młodniak jakby, to być może liczebność ptaków się wcale nie zmniejszy. Być może będzie nad więcej, ale będzie to na pewno ornitofauna zubożona, że będą tylko związane ptaki z tym środowiskiem tych lasów młodych, młodniaków, czyli na przykład przybędzie, nie wiem, sikor może, jakichś świergotków drzewnych, może przybędzie piecuszków i tak dalej, ale na pewno już znikną gatunki te rzadsze i te, które są właśnie charakterystyczne dla lasu miejskiego, dla właśnie tego typu lasu, jakim jest las miejski. Czyli właśnie nie będzie dzięciołów. Jak nie będzie dzięciołów, drzew dziuplastych, to oczywiście nie będzie wtedy ani siniaka, ani gongołów, ani innych ptaków, które gdzieś tam korzystają z dziupli. Zginą także takie ptaki jak muchołówki i wszystkie te ptaki, które korzystają ze starych drzew, z drzew martwych i z takiego lasu, który jest po prostu naturalny i nietknięty przez jakiś dłuższy czas. Remnia gniazdowa ze względów przyrodniczych to są tak zwane małe dziurki, tak, w lesie, które się wykonuje, jak w serze szwajcarskim, one się powstają gdzieś tam w głębi lasu. Następnie w ciągu 20 lat one są powiększane.
Czyli generalnie sama Remia Gniazdowa to są 3-4 takie otwory w lesie wycięte, które się powiększa i ostatecznie wycina się cały las. To jest jeden ważny aspekt, czyli generalnie to jest takie rozpoczęcie gniazd rębowych, to jest tylko początek, to są tylko forpoczty do tego, co się wydarzy w kolejnych latach, czyli wycięcia całego lasu. A druga rzecz, że takie gniazda zrębowe to jest również odnowienie lasu. Leśnicy w takim miejscu odnawiają las, sadząc nowe drzewa i w takim lesie już jakby społeczeństwo nie ma prawa dostępu do tego typu lasu, ponieważ wszystkie młodniki, które mają wysokość do 4 metrów, są zgodnie z ustawą o lasach niedostępne dla społeczności. Nie można do nich wchodzić zwyczajnie. Tak więc naprawdę wykonanie tych gniazd zrębowych w lesie miejskim spowoduje, że znaczna część tego lasu będzie dla ludzi niedostępna. Nie będą mieli prawa do lasu. Las miejski jest takim bardzo ciekawym miejscem, tutaj w skali naszego regionu nawet, bo patrząc po drzewostanie, po składzie właśnie gatunków ptaków, innych zwierząt, jest to taki fragment jakby mini puszczy. Ma to taki charakter troszeczkę coś z puszczy, takiego lasu puszczańskiego, naturalnego. Dlatego no, myślę, że należałoby w miarę maksymalnie po prostu zmniejszyć jakiekolwiek ingerencje w jakieś działania związane z wycinką, z jakimś odmładzaniem tego lasu, z pozyskiwaniem drewna i zostawić ten las w takim jak bardziej, w maksymalnie możliwie naturalnym stanie. Jesteśmy miejscowością turystyczną, także warto by było zachować ten las też ze względu na walory turystyczne, bo naszym atutem naszego regionu jest właśnie przyroda. Przyroda w takiej formie właśnie czystej, zachowanej, naturalnej, nieprzetworzonej i tu jest takie miejsce, gdzie naprawdę z Giżycka można przejść nawet piechotą kilka kilometrów i wejść w taki fajny klimat i wiosną, i latem i poczuć tę fajną atmosferę takiego naturalnego lasu, a także zaobserwować fajne gatunki nawet ptaków, bo spaceruje tu dużo osób i część tych ptaków jest dosłownie przyzwyczajona do obecności człowieka i byłem tutaj niedawno z wycieczką, którą prowadziłem i było dużo dzieci i był zgiełk, hałas, a mimo wszystko samica gongoła z młodymi podpływała blisko, można było naprawdę z bliska zobaczyć, sfotografować. Także dzięcioły, które są wszechobecne, szczególnie wiosną, które są widoczne. Także myślę, że warto tu przyjść i spędzić trochę czasu na łonie przyrody i poczuć ten kontakt z takim fajnym lasem jak las miejski.